Tak szybko na oko, to z 10 może. Myślę, że stało się to, co miało się stać. Zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, zagrał każdy. Wygraliśmy dość szybko. Nikomu nic się nie stało, wszyscy są zdrowi i jesteśmy jutro gotowi na jeden z tych dwóch najważniejszych meczów na tym turnieju. I ten mecz przebiegał tak, jak się spodziewaliście? Wszystko było dosyć łatwo poza początkiem pierwszego setu. Tak, przebiegał tak, jak się spodziewaliśmy. Myślę, że zespół Tunezji ani przez moment nam nie zagroził w tym meczu i to, co sobie założyliśmy, tak też było na boisku. Dzisiaj wygląda na to, że Vitor Feynman każdego z Was chciał rozegrać, no bo każdy dostał swoją szansę trochę pograć. Tak, tak. No to tak jak się mnie pytałeś już o założenia, to też było takie, żeby każdy miał chwilę na boisku, żeby móc poczuć tą atmosferę, boisko i żebyśmy byli gotowi wszyscy na resztę turnieju. Czy wy już wiecie, jakim składem wyjdziecie jutro na mecz z Francją? Kto wyjdzie w pierwszej szóstce? Można się tylko domyślać, ale myślę, że póki co wie to tylko Vita. Może osoby, które jutro będą grały, ja osobiście nie wiem.